serdecznie, nasza komisja, co odbiega od zwyczajów, obradować będzie w składzie niezmienionym, a to redaktor Tomasz Wróblewski, szef Newsweeka Polska, człowiek schludny, zgodnie z definicją. Nie ma definicji schludnego ubrania, ale myślę, że w ubiorze męskim pojawienie się krawata albo marynarki jest chyba wystarczająco definicją tego pojęcia. I już państwo wiedzą, czym zajmuje się policja państwowa. Kolejny członek naszej komisji, czyli profesor Maciej Łowiecki, musi być jaki? Powinien być widoczny, dostępny, kompetentny, uprzejmy. No ale schludny też. Co dotyczy posterunkowego, więc tym bardziej prokuratora, o którym za chwilę powiemy. Ten, jak mamy nadzieję, zajmuje się tym, co do niego należy, a nie kreowaniem mody poprzez schludność w noszeniu krawata. Oto prokurator krajowy. Czy prokuratura postawi nowe zarzuty wobec Lwa Rywina? Na razie nie wykluczył tego zastępca prokuratora generalnego Kazimierz Olejnik. Ewentualny zarzut korupcji albo oszustwa może być, jak odkreślił Olejnik, naturalną konsekwencją działań prokuratury. Ważną rolą prokuratora jest niewykluczanie konsekwencji normalnej pracy, co jest treścią informacji, nad którą państwo zapewne się zadumali, ale nie na długo, bo już półtorej godziny później... Nie będzie zmiany w liście zarzutów wobec Lwa Rywina. Takie oświadczenie usłyszeli dziś dziennikarze na konferencji zwołanej przez prokuratora generalnego. Postawiony 14 stycznia zarzut płatnej protekcji zostanie utrzymany. Na razie nie ma mowy o postawieniu Rywinowi zarzutów surowszych, korupcji czy oszustwa. A zatem wykluczenie o godzinie 15.45 zmienia się w formułę nie ma mowy wygłoszoną na konferencji prasowej. Półtorej godziny to bardzo dużo czasu, już można było jakieś instrukcje dostać. To jest rzeczywiście interesujące, bo dziennikarze Newsweeka mieli okazję rozmawiać z prokuratorem Kapustą między innymi dzień wcześniej, z grupą prokuratorów zajmującą się tam. Dzień wcześniej nie było wątpliwości, że te zarzuty będą zmienione i będą znacznie ostrzejsze. Co się stało w nocy? Czy to publikacje następnego dnia w prasie, czy wypowiedzi mediów jakby zaostrzające to? A może ciężka praca prokuratorów w nocy? Na pewno tutaj od kolegów, możemy sami do siebie to oczywiście mówić, ale od kolegów z mediów spodziewałbym się większej wrażliwości i większej wnikliwości, jeżeli chodzi o dochodzenie, jak i dlaczego prokuratura tak szybko zmienia decyzję w czasie, kiedy tak naprawdę nic się nie stało, nie ma nowych wydarzeń. A my powiemy, cytując z literatury, że nie spał ktoś, by konferencja prasowa wreszcie się odbyła. I na tej konferencji, jak już nie było mowy o zarzutach, które miały być postawione, a zawiadomiono o tym dzień wcześniej, to pojawiła się nowa sensacyjna informacja. W kręgu osób związane z tym postępowaniem pewne dokumenty zostały zniszczone. W dniu dzisiejszym, proszę państwa, nie będę rozwijał tego zagadnienia, u kogo, kiedy i gdzie. Co pokazuje starą zasadę, że program telewizyjny na jutro jest zawsze ciekawszy od programu na dziś i z góry możemy przewidzieć, że prokuratura krajowa i generalna urządzać może z dnia na dzień konferencję, a my siedzimy głęboko zadziwieni, pytając, kto kogo robi tu w konia, mówiąc kolokwialnie. Groźny zarzut zresztą, zniszczony. Zarzut jest poważny. Ja przypomnę, że cała afera Watergate rozbiła się tak naprawdę tylko o podsłuchy, ale właśnie o niszczenie taśmi dokumentów, także rzeczywiście tutaj atmosfera trochę zabrzmiało, tak? No, ale nabrała przecież nikt nie powiedział, kolorów. Jakie dokumenty na konferencji. Co prawda pan prokurator Kapusta mówił, że nie w telewizji zniknęły i nie w Krajowej Radzie, więc gdzie? Dlaczego, chociaż nie mówi się oficjalnie o Agorze, to nieoficjalnie media te informacje dostają? Czyli przeciek. Znaczy tutaj dwie rzeczy, bo jest przeciek i akurat Agora jest ostatnia, żeby wypominać dziennikarzom, że wyciągają albo że prokuraturze, że przecieka. No, prokuratura, jak historia ją znamy, zawsze przeciekała, będzie przeciekać i nie takie informacje wyciekały. Także no, tutaj jest jakby zasługa mediów, że to wyciągnęły. Pytanie jest inne. Dzień wcześniej w prokuraturze również były przecieki co do możliwości zaginienia dokumentów księgowości z dokumentacji Rywina, Heritage Foundation. Jak te informacje ważniejszej dokumentacji od księgi wyjść? Zaginęły informacje o informacji. Natomiast co umknęło znowu wielu naszym kolegom,
to samo znaczenie. Oczywiście teraz już po tygodniu możemy powiedzieć, że ta sprawa jakoś się wyjaśniła, natomiast przez dobre kilka dni zarówno tak poważna gazeta jak Rzeczpospolita, jak i poszczególne media o mediach publicznych, nawet nie wspomnę, bardzo koncentrowały się na tych księgach wchodzenia i wychodzenia z Gazety Wyborczej. Tak jakby dziennikarze sami nie funkcjonowali w gazetach i nie wiedzieli, jakim absurdem i jak naprawdę mało istotną dokumentem jest ta księga i o niczym pan, nie świadczy. Że tak? Otóż proszę państwa, rzucił pan prokurator, że zniknęły jakieś dokumenty. Następnego dnia wszyscy wiedzieli, że były to dokumenty tylko i wyłącznie Agory i trzeba było postawić kropkę nad i. Spółka Agora przyznała, że zniszczyła dokumenty, które mogły być pomocne w wyjaśnieniu tzw. afery Rywina. Zniszczone dokumenty, o których mówił wczoraj zastępca prokuratora generalnego, nie chcąc jednak ujawnić, jakiej firmy dotyczą, to księgi wejść i wyjść z siedziby spółki Agora. Prokurator mówił, choć nie wskazał, ale wiadomo, że są to te dokumenty, a spółka Agora przyznała, że zostały zniszczone. No tutaj, państwo myślą, że to przypadek, na pewno. Tutaj, w tak ważnej, istotnej sprawie, jak sprawa dotycząca afery Rywina, w sprawie, gdzie telewizja publiczna poniekąd w mniejszym stopniu, niż by można sądzić, ale w każdym razie jest stroną w konflikcie, rzetelność i dogłębność informacji jest niezwykle istotna i pominięcie tego, że to chodzi o księgi wpisów, które i tak są niszczone co 3 miesiące z zasady, bo taka jest przyjęta procedura, jest poważnym nadużyciem medialnym. Ale więc na razie jest 1-0 dla nas w wyszukiwaniu niejasnych przepływów. To jest w ogóle większa sprawa, bo to jest cały czas jest pewna asymetria w postrzeganiu, bo jestem daleki od gloryfikacji Agory. Jej udział też nie jest całkowicie w tym wszystkim jasny, ale no jednak tu jest wyraźnie, mamy powiedziane, to właściwie to ta Agora. Jest jeszcze jedna. Zero, jak powiedziałem. Jeszcze w tej żonglerce faktami, żonglerka prawdą, bo tu jest bardzo ciekawy zresztą instrument często używany w telewizji publicznej, że mamy prawdziwe fakty, nie było przekłamania, wszystkie informacje były prawdziwe. To jest najlepsza manipulacja. No jakbyśmy się umówili. Troszeczkę prawda staje się jak gorący kartofel, prawda? I go podrzucamy, wiedząc, że on jest gorący. I jak szybko go chcemy wyrzucić z siebie, za to jest po prostu nie ta prawda. Wiadomości podają w ważnym miejscu prawdziwą informację. Sprzedaż akcji Agory przez członków zarządu spółki w grudniu 2002 roku była zgodna z prawem, uznała Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Komisja badała, czy dwoje członków zarządu Agory, sprzedając w grudniu ubiegłego roku część swoich akcji, nie wykorzystało informacji poufnych. Choć komisja bada każdą transakcję kupna lub sprzedaży akcji spółki przez członków jej zarządu, to tym razem analiza dotyczyła sprawy, która szczególnie poruszyła opinię publiczną. Czynności wykonywane w tym zakresie były szczególne o tyle, że z uwagi na medialny charakter tej sytuacji, jak również tej okoliczności analiza to została pogłębiona o pewne dodatkowe działania przeprowadzone przez komisję. Medialny charakter spowodował szybkie postępowanie oraz zainteresowanie opinii publicznej. Ale kto je wzbudził? Czy państwo pamiętają? Sięgamy w naszym archiwum ledwo 2 tygodnie z kawałkiem wstecz i... Komisja Papierów Wartościowych i Giełd sprawdzi, czy zarząd Agory nie wykorzystywał poufnych informacji o możliwych gorszych wynikach finansowych spółki przy sprzedaży akcji w pierwszej połowie grudnia 2002 roku. Właśnie wtedy, czyli jeszcze przed publikacją Gazety Wyborczej o tak zwanej aferze Rywina, prezes Agory Wanda Rapaczyńska i wiceprezes Piotr Niemczycki sprzedali 21 tysięcy akcji. O sprawie napisała dzisiejsza Gazeta Giełdy Parkiet. A ta powszechnie czytana gazeta stała się inspiracją dla powszechnie oglądanych wiadomości. Znowu prawdziwa informacja. Tak, ale jedna na rzecz. Jedna rzecz, tutaj musimy oddać chyba dziennikarzom pewne prawa. Znaczy, jeżeli. No to jest to dziennikarze mają obowiązek i prawo zadawać sobie wszystkie w takiej sprawie pytania. No nawet powinni je stawiać. Zawsze. I jakkolwiek tutaj nie jestem wielkim miłośnikiem polityki informacyjnej telewizji publicznej, to w tym wypadku muszę powiedzieć samo to, że podaje się informację, że jednak Agora, że się prowadzi prowadziło się to śledztwo i w wyniku śledztwa to znaczy, stwierdzono, że Agora... Bo po Enronie i po tym wszystkim jesteśmy uczuleni jednak. No, bardziej na Rywina i na Agorę jesteśmy uczuleni. Natomiast wróćmy jednak uwagę, zgadzając się z panem redaktorem, że w pierwszej informacji użyto imion i nazwisk ludzi,
podejrzewanych o jakąś manipulację. Gdy się tę informację już dementuje, mówiąc, że była to działalność zgodna z prawem, to już nie ma imion i nazwisk, co jest bardzo ciekawą uwagą dla wykonywania. Co nie znaczy, że nazwisk nie powinno być w pierwszej informacji. Powinny być. Ale jeżeli, to i w drugiej. A jeżeli w pierwszej były, a w drugiej nie, to ja wietrzę w tym manipulacji i możemy się założyć. Zresztą manipulacji wszędzie jest. Odbyła się ważna konferencja, jeszcze nie wiedzieliśmy, że kraj zostanie zubożony o koalicjanta. I z tej informacji nastąpił przeciek, który zatroskał jedną redakcję. Tak oto. Na zakończenie faktów o poszukiwaniach anonimowego, niedyskretnego, nazywanego też kretynem polityka SLD, dzięki któremu poznaliśmy treść ustalenia po wtorkowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, w myśl którego, jeżeli ktoś będzie knuł przeciwko drugiej stronie, rządowej lub prezydenckiej, powinien ponieść jak najsurowsze konsekwencje. A to ci rewelacja. Ten, kto knuje, powinien ponieść konsekwencje i to tłumaczy, dlaczego informacja była na końcu. Pytają państwo, kto był tym kretynem i kto rzucił takie oskarżenie, też wyjaśniono. Metodologia przezwyciężania tych podziałów zaprezentowana przez tego anonimowego kretyna informatora PAP-u jest zadziwiająca. Powiedział minister spraw wewnętrznych, wskazując, że nie zawsze ten, kto knuje, powinien ponosić surowe konsekwencje, jeżeli nie zawodzi mnie logika. Gdy tymczasem poprzedniego dnia w dużym dzienniku telewizji publicznej usłyszeliśmy to zupełnie jawnie. Demonstracja jedności i zakaz harców to cytaty. Tym zakończyło się spotkanie prezydenta i premiera z ministrami i kierownictwem SLD. Jesteśmy zdecydowanie i premier i ja przeciwni różnym harcom, tak to nazwę, niektórych naszych kolegów, którzy wypowiadają uwagi nieuprawnione, nieoparte o fakty, de facto powtarzają plotki albo nie zaprzeczają różnego rodzaju plotkom. To teraz rodzi się pytanie, kogo na myśli miał minister spraw wewnętrznych. Ale dlaczego też nazywa się kretynem kogoś, kto mówi o tym, no to, co to takiego strasznego, że postanowili utrzymać jedność i że harce będą niemile widziane. Inne przecież pytanie to nie zostało postawione i to właściwie przez żadne media i praktycznie no, dopiero teraz ono się pojawia. Dlaczego to do tego spotkania doszło w tym, a nie innym czasie? Czy miało to jakikolwiek związek z coraz bardziej napiętą sytuacją w komisji, z wynikami, związanych z wynikami badań opinii publicznej? Jak to się przekłada? Czy to spotkanie w jakikolwiek sposób było podyktowane sytuacją, która właśnie rozgrywa się w mediach? Jakby nikt sobie nie zadał pytania, dlaczego właśnie dziś... To musiała być to jakaś analiza polityczna tego właśnie. A gdzieś że nie ma. Że tak. Musi dojść do zademonstrowania jedności, wobec czego? Więc jak nie ma wytłumaczenia racjonalnego, to się szuka kretyna, który kretyńską myśl przekazał, że jak ktoś knuje, to powinien ponieść za to konsekwencje. Istotnie Rzeczpospolitej. Nie do końca wypowiedziane. Ale prześledźmy teraz różne postaci prawdy. Otóż pan prezydent, skoro już o nim mowa, podpisał ustawę o Narodowym Funduszu Zdrowia, ale nie ma ustawy.